Dzień dobry Państwu. Witam na portalu radomsko24.pl i Irek Staszczyk. Witam dzisiaj moich gości. Magdalena Spolnicka. Witam serdecznie. Dzień dobry. Szefowa Platformy Obywatelskiej w powiecie radomszczańskim. Radomszczańska aktywistka społeczna, była radna Rady Miejskiej Radomska, teraz kandydatka do Sejmu. Ubiega się o mandat do Sejmu z okręgu numer 10, pozycja numer 2. Dziękuję i dzień dobry. Tak. Witam serdecznie. I pan Bogusław Wołoszański. Witam serdecznie. Dziennikarz, prawnik, miłośnik historii, prowadzący i autor bardzo popularnego programu Sensacje XX wieku. Tu się przyznam szczerze, że do tej pory oglądałem nawet powtórki, ale jak za sprawą czarodziejskiej różdżki, gdy informacja się ukazała, że startuje pan z listy z okręgu numer 10 z Piotrkowa Trybunalskiego z pozycji 1 do Sejmu, to odcinki znikły. Wszystko pan powiedział, z wyjątkiem tego, że jestem również scenarzystą, reżyserem i jeszcze parę innych. Prowadzącym mówiłem? Tak? Autorem. Tak, scenarzysta. Scenarzystą, no właśnie. Drodzy Państwo, no co, niestety 15 października wybory, czyli miesiąc został. I teraz nad czym się w chwili obecnej skupiacie? Bo przez cały czas w waszej narracji to była, wydaje mi się dobrego użyję tego słowa, była non-stop krytyka obecnego rządu, Prawa i Sprawiedliwości, no bo faktycznie to, co się dzieje, może powodować pewne zastanowienia wśród mieszkańców, wśród Polaków. Ale do kogo wy teraz chcecie dotrzeć ze swoim programem? Bo wychodzi na to, że twardy elektorat Prawa i Sprawiedliwości nie da się przekonać. Elektorat Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej też wie, na kogo ma zagłosować. Pozostają ci niezdecydowani. Jak do nich dotrzeć? Zawsze to jest najważniejsze pytanie w każdych wyborach, bo ci niezdecydowani są szczególnie ważnym elektoratem. I staramy się nie tylko ugruntować nasz wizerunek wśród tych, którzy sympatyzują z nami, ale przede wszystkim zdobyć właśnie uznanie i poparcie tych niezdecydowanych. A jeśli pan pyta o naszą aktywność, nasza obecność dzisiaj u pana redaktora, obecność pana Bogusława Wołoszańskiego w Radomsku na początek wielu kolejnych spotkań, które będą miały miejsce w okręgu 10, to najlepszy przykład, że rozmawiamy z Polakami, rozmawiamy z mieszkańcami, rozmawiamy z obywatelami o wszystkim tym, o czym oni rozmawiają między sobą przy śniadaniu, obiedzie czy kolacji. Rozmawiamy o wszystkim, co ich martwi, o wszystkim, co ich boli, ale też ich oczekiwaniach i o ich nadziejach. Ostatnia konwencja, która miała miejsce kilka dni temu, Platformy Obywatelskiej, jest doskonałym dowodem na to, że Platforma ma doskonały program dla każdej grupy społecznej, która została przez ostatnich 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości mocno doświadczona w tym negatywnym oczywiście sensie. I 15 października to ta data, od której należy rozpocząć naprawę państwa i my to będziemy robić. Chcecie w pewnym stopniu, nie wiem, odczarować obecną rzeczywistość, która jest tak ugruntowana w całego społeczeństwa, że po 89 roku nie było lepszego rządu niż w chwili obecnej teraz jest. Ten socjal, który płynie wartką rzeką dla wielu Polaków, to w pewnym stopniu budzi też pewne takie zawirowania, zastanowienia, czy tak będzie również po wyborach. Panie redaktorze, pan mówiąc o tym przekazie, o tym, jak wspaniały, fantastyczny i cudowny jest obecny rząd. Pan mówi o jakby perspektywie, którą możemy zobaczyć w niepublicznych, a rządowych mediach, w TVP Info, które kompletnie zakłamuje i zniekształca rzeczywistość, wmawiając Polakom nieprawdę i kreując rzeczywistość, której z całą pewnością nie ma. A o tym, jak bardzo jej nie ma, możemy się przekonać, idąc do sklepu z kwotą 100 zł, i przekonać się, ile możemy kupić dziś, a ile można było kupić jeszcze kilka lat temu za te pieniądze. Ja może zadam teraz takie bardzo proste pytanie, panie Bogusławie. Dlaczego warto, dlaczego należy, dlaczego powinniśmy zagłosować na Koalicję Obywatelską? Dlatego, że najłatwiej w przypadku PiS-u jest, jak to prezes Kaczyński powiedział, sięgać do kieszeni obywateli, wyjmować stamtąd pieniądze i potem te pieniądze rozdawać. To jest cała polityka PiS-u, dość atrakcyjna.
ale w pewnym momencie trzeba będzie za te podarunki zapłacić. I kto będzie płacił? Oczywiście nie PiS, tylko społeczeństwo. Platforma Obywatelska proponuje program konkretnych bardzo zmian, wsłuchując się w ludzi, tak jak my to robimy w czasie naszych kontaktów z wyborcami. Co ich raduje? To niewiele tutaj jest. Co im dokucza, co ich boli, co trzeba zmienić? I na tej podstawie prezentujemy program Platformy Obywatelskiej. No, ja, panie redaktorze, tylko dodam, że bardzo ważne jest to, że ten program tak naprawdę napisali Polacy. Nie napisali go tylko i wyłącznie politycy, eksperci, posłowie, napisali go Polacy, ponieważ Donald Tusk, posłowie Platformy Obywatelskiej, zjeździli cały kraj przez ostatnie miesiące, wzdłuż i wszerz, byli w tych dużych i w tych bardzo niewielkich miejscowościach, rozmawiając z Polakami właśnie o ich obawach, o ich nadziejach i o ich potrzebach, jakby przenieśli to wszystko, całą tą swoją wiedzę na te 100 konkretów, które stanowi naprawdę, proszę wierzyć, mówicie, doskonały program Platformy. Rozumiem, mówicie Platformy. O tych 100 konkretach w ciągu 100 dni po wygranych wyborach. I tutaj może odniosę się do sytuacji tutaj lokalnej, bo na przykład przywrócenie opieki stomatologicznej w szkołach, zadbanie również o służbę zdrowia, ale czy jest możliwe, tu do pani, pani Magdo, będę miał teraz konkretne pytanie, czy jest możliwe, że w Radomsku od 2 lat nie ma oddziału dziecięcego, w ciągu 100 dni załatwicie ordynatora oddziału dziecięcego w Radomsku i ten oddział powstanie, bo ten oddział istniał, czy jest to możliwe? To prawda, oddział istniał. W momencie, kiedy dopadła nas pandemia, został on przekształcony w oddział covidowy. Niestety to doprowadziło do tego, że kadra medyczna znalazła po prostu pracę w zupełnie innych placówkach medycznych poza Radomskiem. I teraz, gdy pandemię mamy już za sobą, nie można odbudować tego oddziału. Jest to zdecydowanie, okazuje się, przerastające obecny zarząd powiatu radomszczańskiego, czyli organu prowadzącego dla szpitala powiatowego. Odnoszę wrażenie, że brakuje tutaj należytej staranności i też determinacji ze strony osób, od których zależy pojawienie się ponownie oddziału pediatrycznego. Dlatego też od kilku nastu już prawie że miesięcy publicznie próbujemy przekonać zarząd powiatu, żeby podjął skuteczne działania, bo mieszkańcy taka, że oczekują opieki zdrowotnej dla swoich dzieci tu, na miejscu. Mamy 120 blisko tysięczny powiat, a obecnie rodzice ze swoimi małymi dziećmi w przypadku temperatury, urazu muszą szukać pomocy kilkadziesiąt kilometrów poza Radomskiem, nie wiedząc, czy ją otrzymają. No i teraz pytał, pytał pan, jak można to zmienić. Każda zmiana wymaga pieniędzy. Te pieniądze są. To nieprawda, że ich nie ma. Jeżeli policzymy te wszystkie miliardy, które poprzedni rząd rozdał, stracił w najrozmaitszych planach, Villa Plus dla fundacji, Ostrołęka 1 800 000 000, KPO, które jest blokowane przez tych, którzy nie chcą, żeby Unia Europejska te miliardy nam dała. Jeżeli byśmy to zsumowali, to nagle wyjdzie góra złota, z której można sfinansować wszystkie najbardziej ważne, palące problemy. Chociażby oddział pediatryczny w naszym mieście. No właśnie, mieście. Tu się zastanawiam. Powiedzcie mi, drodzy Państwo, co Was w programach dzieli? Bo niestety jednego bloku nie ma, wiadomo, jest Lewica, PZL, Trzecia Droga. Co Was dzieli, a co Was łączy? Bo zauważyłem, że na przykład w sposób dość taki zdecydowany nie wypowiadacie się, no jest likwidacja Funduszu Kościelnego, to wiadomo, ale co z konkordatem, co z likwidacją, bo w ogóle z likwidacją nauki religii w szkołach, co bardzo konkretnie podkreśla Lewica? Program Platformy mówi bardzo jasno, rozdział państwa i kościoła, i koniec tego mariażu tronu z Kościołem. Ale pod tym bardzo dużo jest Bardzo konkretnie program Platformy mówi o likwidacji oceny z religii na świadectwie maturalnym. A dlaczego nie w likwidacji religii w szkołach publicznych? Być może czas pokaże, jeżeli społeczeństwo będzie miało takie oczekiwania, że pójdziemy o krok dalej. Na dziś w programie 100 konkretów te dwa punkty odnoszą się do kwestii relacji polityka-Kościół czy
rząd Kościół. Ale to nie są nowe punkty, to nie są nowe pomysły. To już rewolucja francuska wprowadziła. I to się bardzo przyjęło i dotychczas jest z powodzeniem akceptowane, wprowadzane i realizowane w tych starych demokracjach, w Wielkiej Brytanii, Francji, nawet w Niemczech. Natomiast dlaczego nie u nas? Czy konkordat powinien być teraz rozwiązany i powinny być prace nad nowym? To jest pytanie dla naszych... Do was, jeżeli wygracie. Obawiam się, że nasze dwa głosy, bo ja bym się oczywiście za tym opowiadał, ale nasze głosy nie wystarczą. Ja rozumiem. To jest przedmiot bardzo skomplikowanej, delikatnej gry, którą powinien prowadzić obóz, który ma większość w parlamencie i jestem pewien, zgodnie z programem, że tak będzie i że Kościół wreszcie inaczej będzie patrzył na tych, którzy mają inne poglądy, są innej religii. Państwo demokratyczne to jest państwo wszystkich. Nie tylko Kościół, ale też osoby odpowiedzialne za sprawowanie władzy, bo to nierówne spojrzenie dotyczy nie tylko Kościoła, ale dotyczy też rządzących. A czy w chwili obecnej Europa i świat nie patrzy na nas już jak na drugie Węgry? Oj, pracowaliśmy bardzo mocno na tym. My nie, Polacy. Rządzący. No, oczywiście, że my nie mieliśmy na to wpływu, my to chcemy zmienić. To, co się działo, atak na Centrum Kontrwywiadu NATO-wskiego w Warszawie w wykonaniu pana Macierewicza i Misiewicza. Przecież to złamało zaufanie do Polski na niesłychanie ważnym froncie obrony. I takich przykładów mogę dać bardzo, bardzo dużo. To, co działo się na ulicach, kiedy protestowały kobiety przeciwko zakazowi aborcji, kiedy były tłuczone przez policjantów po cywilnemu, z teleskopowymi pałkami, to przecież to nie jest Europa. To nie może być Europa. I dlatego bardzo liczę, a dotychczas ci bandyci, którzy tak traktowali kobiety, podając się za policjantów, nie zostali ukarani. To z całą pewnością podważa naszą wiarygodność jako państwa, tego współczesnego państwa demokratycznego w oczach Europy Zachodniej, ale ja jestem pewna, że ta data graniczna, 15 października, wszystko to zakończy i Polska wróci na właściwą drogę i wróci do struktur europejskich w pełnym tego słowa znaczeniu. To jest następny problem, który nam ogromnie zagraża, bo przecież gołym okiem widać, że nasza rządząca partia i nasz rząd stale i usilnie wypycha Polskę z Unii Europejskiej. Ja tego nie rozumiem, bo to była i jest wielka szansa rozwoju Polski. To są wielkie pieniądze, które napływały i które widzimy w drogach, widzimy w rozwoju naszej ojczyzny. I co, mamy z tego wszyscy zrezygnować, ponieważ jeden albo drugi polityk uważa, że to nie przystoi Polsce? Nie rozumiem tego, ale na pewno będziemy starali się to zmienić. Drodzy Państwo, i ostatnie moje pytanie, będzie ono podobne. Gdyby doszło do debaty między panią jedynką, dwójką z okręgu 10, a z jedynką Prawa i Sprawiedliwości, z obecną posłanką... Trójką. To posłanka Anna Milczanowska, numer 3 na liście. Numer 3. Tak. Jakie by pani pytanie w takiej debacie, do której by doszło, pierwsze by pani zadała? Pani Annie Milczanowskiej, tak. Czy jest dumna z tego, co zrobiła kobietom w tym kraju? Podpisując się i dając swoją twarz wszystkim haniebnym ustawom, które spowodowały, że kobiety cierpią, że są... że muszą walczyć o swoje prawa i o swoją godność na ulicach. Pana przeciwnikiem w okręgu 10 z Prawa i Sprawiedliwości jest Antoni Macierewicz. Jakie pytanie jemu by pan pierwsze zadał? Spodziewał się pytania, jaka jest prawda o katastrofie smoleńskiej. Nie, ja sądzę, że również biorąc pod uwagę pozycję pana Macierewicza we władzach pisowskich, co zamierza poprawić w Polsce, żeby nie dochodziło do tak skandalicznych wydarzeń, właśnie jak wtargnięcie do Centrum Kontrwywiadu, właśnie jak zlikwidowanie kontraktu na zakup śmigłowców, czy dalej gospodarka, takich jak wywalenie miliardów na budowę elektrowni, która nie została uruchomiona, nie została wybudowana. Co zamierza zrobić, żeby przyszłość była inna i czy ma jakiś plan, bo my mamy. Gdyby powstały sensacje XXI wieku,
I gdyby pan mógł, czy by pan zainteresował się obecnymi czasami, biorąc pod uwagę 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, ciekawe by to były odcinki? Czy warto uwagi? Wolałbym nie robić takich odcinków, uznać, że ten program i sensacje odeszły do przeszłości, bo w przyszłości już takich wydarzeń nie będzie. Dziękuję Państwu bardzo za przybycie, za rozmowę, za wizytę na portalu Radomsko24. Ja Państwu dziękuję za uwagę. Przypominam, spotykamy się zawsze poniedziałek, środa i piątek o godzinie 19.45 i zapraszam, zaglądajcie, śledźcie wszystkie wiadomości na portalu. To aktualne wiadomości z regionu i z miasta. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękujemy, do widzenia. I będziemy starali się, jeżeli nam się to uda, dostarczać znacznie więcej dobrych wiadomości dla mieszkańców Radomska przez Pana stację. Dziękuję bardzo.